Hej, ja jestem Sarcza, wy oglądacie 45. odcinek z gry Shadow of the Tomb Raider. Ostatnio nasza misja w San Juan mocno się skomplikowała po tym, jak Johna został schwytany przez Domingueza. Ostatecznie przyjaciel Lary uciekł wraz ze skrzynią i szczel. A teraz nasza bohaterka musi tutaj przedzierać się przez kolejne oddziały trójcy. Tutaj na tym terenie już poprzednio wszystkich załatwiliśmy. A teraz musimy najwyraźniej ruszać tędy. Tu Rourke. Johna Majawa ma skrzynię, a Lara Croft została zauważona w kościele. Znajdźcie ich! Zostawili ją samą w kościele? To był kompletny chaos. Oczywiście, ale to Croft. Mieliśmy tam większe zmartwienia, do cholery. No dobra, kolejny obszar. Ci ludzie po prostu się nie poddają. Ja mogę tutaj na górę wejść. Może tędy. Dokładnie. Facet ze skrzynią nie będzie poruszał się za szybko. O kurde, trochę ich tu jest. Może się okazać, że skradankowe podejście nie będzie wchodzić w grę, co? Proszę, 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 spróbuj przejść tędy. Dobra. Mamy straty! Zapłacą nam za to! Muszę dowiedzieć się, co u diabła się dzieje. Ja! Chwileczkę odczekajmy. Rozproszyć się. Broń w pogotowiu. Rozkaz, przeszukać teren. Chwileczkę odczekajmy, zobaczymy, jak będzie wyglądała sytuacja. Widzę nieprzyjaciela! Dosłownie przez moment była taka chwila, że gość był oznaczony na żółto, ale zaraz później oczywiście zostaliśmy zauważeni. Ale spokojnie. Wypuściła mnie! Mamy swoje sposoby, żeby sobie z nimi poradzić. Zakończmy to! Kurde, ja chyba 5 naraz teraz załatwiłem, naprawdę. Już nie żyjesz! To było świetne. Jeszcze jeden koleś tam przeżył, ale zaraz też go dorwiemy w takim razie. Nie mogę dać się jej zaskoczyć. A jednak się dałeś zaskoczyć, mój drogi. Kurde, ale ten atak z łuku był najlepszy. Johna, gdzie jesteś? Jestem na polu trzcinowym. Nie widzą mnie. Nie pokazuj się. Jestem w drodze. Oby właśnie nie znaleźli Johna. Raz, że na pewno Lara martwi się o niego, a dwa... Skrzynia i szczel jest w tym wszystkim bardzo ważna. Dominguez i pozostali ludzie z trójcy nie mogą się do tej skrzyni dobrać. Dobra, co ja tu jeszcze będę w stanie znaleźć, o ile w ogóle cokolwiek. Tak naprawdę jestem cały czas w ramach tej lokacji, więc na pewno nie będzie tutaj już żadnych dokumentów ani niczego w tym stylu. Czyli przechodzimy tędy. Ja sobie tylko jeszcze wytworzę jedną strzałę i możemy ruszać dalej. A, bo muszę to po prostu przeskoczyć. Dobra. Do wszystkich na polu trzcinowym. Priorytet. Znaleźć Lara Croft. Słyszeliście, co powiedział dowódca. Ruszamy na łowy. Croft, wiem, że tam jesteś. Powinienem był cię zabić na Syberii. Ale Dominguez się nie zgodził. Mój błąd. Ale zamierzam go naprawić. Teraz! Doskonale pamiętamy, co było na Syberii. Czyli widzicie, mierzył do Lary Rourke, a rozkaz wydał Dominguez. Ej, gdzie jesteś? Oj, nie podoba mi się to. Chodzi mi o ten rozkaz, żeby nie strzelać do Lary Croft pod koniec Rise of the Tomb Raider. Ej! Wiesz, że w kilku beczkach jest jeszcze rum? Rany boskie, Jameson, rób co do ciebie należy. Genialna lokacja, żeby się poskradać, co? Bo mam się w czym ukrywać. Dawaj, dawaj. Dobra, ruszamy. Ja pójdę na szpicy. Zaczyna mi odwalać.
Gdzie jest Jameson? Jasna cholera, przed chwilą z nim rozmawiałem. Panowie, Jameson zniknął. W szyku, ruszamy. To w końcu Jameson czy Morgan? Bo co innego mówił, a co innego było w napisach. Zamieńmy się. No, kto jeszcze? Teraz będę musiał chyba wrócić tam, gdzie byłem wcześniej, co? Bo poszli w tamtą stronę. Rozumiem, że tylko tych dwóch zostało. Nic, kurwa! No i to chyba wszyscy. Nie udało się wam odkryć Lary. Ewentualnie jeszcze mogę trochę surowców stąd zebrać. Ale najwyraźniej sobie poradziliśmy z tymi, z którymi mieliśmy sobie poradzić. Zatem ruszajmy dalej. Nie wiem, czy te surowce mi się jeszcze do czegokolwiek większego przydadzą. Ewentualnie do wytworzenia jakiegoś ubrania, gdybyśmy coś sobie jeszcze zdobyli. Ale tak na ogół, co już miałem sobie ulepszyć ze swojego uzbrojenia, to ulepszyłem. Tutaj tych jeszcze mogę przeszukać. I w zasadzie od razu już udać się do wyjścia, bo jeśli chodzi o tych przeciwników, których załatwiłem z noża, to Lara automatycznie ich przeszukuje. Znowu śmigłowiec, kurczę. I musimy tam iść, co? Nie ma innego wyboru. No to ruszajmy. Kardynał 6, mamy kontakt wzrokowy z Croft. Jest w korzelni. Oddział Diakon, wchodzimy. Diakoni wylądowali, dowódco. Czyli to ten moment, kiedy musi dojść do walki. Dorwijmy ją! Dobra, będzie ich tu więcej zdecydowanie. Spokojnie. Uwaga na te ładunki wybuchowe. Dobra. Przeładowuj. Zakończymy to teraz! Lara, jestem w helikopterze, mam pilota! Co? Szybciej! Możesz, kurde. Naprawdę? Czy to jakaś podpucha znowu? Ja tam nikogo nie widzę, w teorii. No ale dobra. Przeszukałem, jak szybko się dało. I idziemy szybko tam. No, jeszcze ewentualnie tutaj cokolwiek. Dobra, Laro, nie ma co zwlekać. Mam tylko nadzieję, że Johna nie straci tej skrzyni. Bo to by się mogło fatalnie skończyć. Co to? Daj mi tę skrzynię! Johna! No nie wierzę. Jesteś cały? W porządku. Jest dobrze. Okej. No kurde, dałeś sobie wyrwać skrzynię Johna. Johna! O Boże. Gotowy? Dobra. Dobrze. Coś ty do diabła myślał. Gdybym był tobą, to by się udało. Nie zajdą daleko. Lecz.
Leć, zajmiemy się tym. Mayday, mayday, mayday. Tu kardynał 1. Silnik zgasł na 5.00. Tracę wysokość. Próbuję uruchomić locie. Czekaj. Przyjąłem. Szybciej do diabła! O mój Boże, co tu się znowu wyprawia? Wow! Szybciej, szybciej, tędy! Do tamtego domu! Kardynał 1, raport! Tu kardynał 1, silnik uruchomiony. Przechodzę na sterowanie ręczne. Nie mam pytań po prostu. Skaczemy tutaj. Ani na moment się nie zatrzymać. Dobrze. Totalne zniszczenie, totalna demolka. Ja cię kręcę. Tutaj. Kardynał 1 do sztabu. Wszystkie systemy sprawne. Wracamy na kurs. Kierunek 327. Tylko jedna szansa. Co to była za akcja? Czyli jednak doszło do trzęsienia ziemi. I przy tym wszystkim w dodatku Dominguez ma skrzynię. Chyba nie mogło się dla nas to zakończyć gorzej, prawda? To jaki teraz plan, żeby to wszystko odkręcić? Daleko jeszcze do Paititi? Już prawie. Przepraszam cię za skrzynię. To nie jest twoja wina. To... Dominguez. To... Trójca. Odkąd pamiętam, to oni byli zawsze za wszystko odpowiedzialni. Mogłam mieć swoją rodzinę. Wszystko mogło być inaczej. Odzyskamy skrzynię i powstrzymamy Domingueza. Jakby się tak zastanowić, to naprawdę trójca w życiu Lary zawsze występowała pod jedną, tą negatywną postacią. Można powiedzieć, że rzeczywiście, gdyby nie trójca, to życie Lary wyglądałoby inaczej. Wasza wysokość. Lara! A gdzie jest skrzynia? Mają teraz Amaru. Ale śmierć słońca jest blisko! Odzyskamy ją, zanim skończy rytuał. To nie takie proste. Trzeba zmienić plan. Proszę. Nie śpiesz się z przygotowaniami. Zbierz dane i wojowników. Dziękuję. Zostanę tu i pomogę, Uczu. W razie czego daj znać. Okej. Czyli jesteśmy po raz kolejny w Paititi, co? Miasto węża, porozmawiaj z Eclim. Jest też trofeum. Chciałem sobie przypomnieć, jak tutaj sytuacja w Paititi wyglądała. 99% ukończenia. Jest jeszcze to jedno zadanie jakieś do wykonania. Może teraz się właśnie
pojawi gdzieś na tym terenie, kto wie. Tak naprawdę jest to też ostatni moment, biorąc pod uwagę, ile procent gry już mam, 91 łącznie, to jest to najwyższa pora, żeby powrócić sobie do niektórych lokacji, gdzie jeszcze nie mam 100% ukończenia. To oczywiście będą tylko drobne formalności, bo zazwyczaj chodzi o jakąś skrzynię konkwistadorów, tak jak tutaj w peruwiańskiej dżungli. I chyba zaraz tam się właśnie przeniosę. W Kugłakiaku też jeszcze coś mieliśmy. I to chyba właściwie jedyne lokacje, no i ukryte miasto, w których coś mi właśnie takiego pozostało do zrobienia. Poza tym mamy poszczególne lokacje, jak widzicie, ukończone w 100%. No dobra. Najpierw to ja jeszcze bym powrócił sobie do ogniska. O, patrzcie. Mamy ostatnie zadanie tutaj w Paititi, więc myślę, że tym się zajmiemy w kolejnym odcinku, znaczy się. I to będzie chyba ostatnie zadanie poboczne w tej grze. Niewiarygodne, jak Edsley dorósł w tak krótkim czasie. Będzie z niego wspaniały król. Stracił oboje rodziców. Podobnie jak ty. Tak. Chyba zaczyna się godzić z losem. Tak to po prostu wygląda z zewnątrz. Na jego barkach spoczywa wielka odpowiedzialność. Niewyobrażalne. Tu nie chodzi już tylko o trójcę, prawda? Nie. Wszystko dla Paititi. Ale coś w tym jest, że Edsley stracił rodziców podobnie jak Lara Croft. No dobra, odzyskaliśmy kolejne punkty umiejętności, więc teraz możemy sobie jeszcze w coś tutaj zainwestować. Zastanawiam się tylko w co. Teraz to i tak nie ma dużego znaczenia. Może tutaj, zwiększona skuteczność skupienia, co wydłuża czas skupienia podczas celowania. Niech będzie. I to na razie by było na tyle. Czy ja coś miałem też tutaj w strojach ewentualnie? Czy już to jednak wytwarzałem? Chyba wytwarzałem już wcześniej. No, na to wygląda. I to był ten strój. Zdobiona kamizelka Kantu. Możemy sobie właściwie to na razie tutaj wyposażyć. Tutaj tych nagolenników chyba jeszcze tak na dłuższą metę, na dłużej nie zakładałem. Nie ma aż takiego dużego znaczenia tak naprawdę w tym momencie. Nowej broni też nie mamy. To chyba rzeczywiście będzie odpowiedni moment, żeby powrócić sobie do jakiejś lokacji wcześniejszej. No bo rozumiem, że tutaj i tak niczego więcej nie znajdę. Ja już przecież sobie eksplorowałem tę jaskinię przy pierwszej wizycie, więc nawet jak się tutaj jakieś surowce tam pojawiły, no to to jest dokładnie to, co już wcześniej zbierałem. A zatem podejdźmy tutaj i skorzystajmy z szybkiej podróży, żeby przenieść się bezpośrednio do peruwiańskiej dżungli. I najlepiej będzie chyba skorzystać właśnie z tego punktu, bo to było akurat bardzo blisko tej skrzyni konkwistadorów. To jest też jeden z ostatnich momentów, kiedy możemy jeszcze sobie założyć pozostałe dwa stroje, których do tej pory nie zakładałem. Po pierwsze, syberyjski komandos, czyli zielona bluzka z długim rękawem i lekka kamizelka taktyczna, praktyczny strój nadający się zarówno do eksploracji, jak i walki. Tak ten strój zatem wygląda, przynajmniej teraz sobie to założymy na ten moment, kiedy w peruwiańskiej dżungli chcę sobie otworzyć tę skrzynię i jak już to zrobimy, to cała lokacja będzie też w 100% ukończona. Na szczęście udawało mi się poszczególne miejscówki czyścić z różnych znajdziek w miarę możliwości na bieżąco. Robiłem to, żeby na później nie było większych zaległości. I dzięki temu teraz już pod koniec gry nie musimy się na tym skupiać, tylko po prostu załatwić kwestie najważniejsze. W kolejnym odcinku jeszcze nadrobić jedną i zarazem ostatnią już najwyraźniej misję fabularną, znaczy misję poboczną, a później już właśnie do samego końca sama fabuła nam tylko pozostanie. I możecie kojarzyć, że tutaj była ta skrzynia. Kiedy po raz pierwszy ją odkryłem, to jeszcze nie miałem zdobytego wytrycha, a teraz jak najbardziej mogę to sobie otworzyć. Co my tu mamy?
Srebrne lusterko. Ten wypolerowany kawałek srebra jest obramowany złotem i inkrustowany turkusami. Wygląda na jakieś ozdobne lusterko. Dobra, szukamy jeszcze ukrytych informacji. Pojawiła się ta informacja, ale o dziwo tym razem Lara jej nie przeczytała, mianowicie z tyłu wyryty jest misterny filigran przedstawiający Iszczel. Szczerze mówiąc, nie mogę tego jakoś dojrzeć, no ale najważniejsze, że mamy to dokładnie zbadane. I tutaj to będzie wszystko w tej sytuacji. Jeszcze raz możemy sobie zerknąć na mapę. Peruwiańska dżungla ukończona w 100%. Mamy poszczególne znajdźki zdobyte. No to ja teraz wracam jeszcze do ogniska. I teraz przeniesiemy się tutaj do Kugłakiaku, gdzie również na przykład mieliśmy jakieś dwie skrzynie do otwarcia. Przeniosłem się tutaj do obozu umieszczonego na południu. Obóz się nazywa Urwiska w dżungli i założymy sobie w tym momencie ostatnie ubranie. Mistrz cieni, czarny strój z kamizelką taktyczną. Prezentuje się to bardzo podobnie do tego, co mieliśmy przed chwilą, ale jednak drobna różnica jest. No i tak się składa, że tutaj właśnie niedaleko mamy pierwszą skrzynię do otwarcia. Mogliśmy ją znaleźć tutaj pod wodą, więc będę musiał sobie zanurkować. I nie mogę też zapomnieć o jednej krypcie, a także monolicie, gdzie trzeba będzie rozwiązać jakąś zagadkę. No a oprócz tego będę musiał się też bardziej na północ przenieść, gdzie mieliśmy z kolei jeszcze jedną skrzynię konkwistadorów do otwarcia. Zdaje się, że do tej tutaj można było przepłynąć jakoś tędy. I dobrze pamiętam. No i tutaj również, tak jak poprzednio. Skoro mamy wytrych, to możemy jak najbardziej to sobie bez problemu otworzyć. Kopal. Wypolerowana żywica. Jest za świeża na bursztyn. Może to kopal. Pachnie cudownie. A proszę, coś takiego. Nie zapominajmy o tym właśnie, że w tych skrzyniach mamy też zawsze do czynienia z jakimś reliktem i wygląda na to, że w kolejnej skrzyni powinniśmy jeszcze taki jeden relikt zdobyć. Tutaj z kolei tędy się jakoś płynęło. Już pokażę wam całą drogę, tym bardziej, że niedaleko jest krypta, którą trzeba by było odwiedzić, a też chcę i wam przypomnieć, jak tutaj się trzeba było kierować do kolejnych miejscówek. Proszę bardzo, tutaj z kolei nie mogłem się dostać dlatego, że potrzebna jest strzelba, którą oczywiście teraz posiadamy. A, to widzę, że nie mam tutaj za wiele do eksplorowania. Od razu jest sarkofag. Kondorzy kaptur urku. No proszę, przynajmniej troszkę inaczej wyglądający strój tym razem. A tak się składa, że niedaleko mamy też ognisko, więc będzie można od razu sobie ten strój wytworzyć. Zobacz, co mam na wymianę. O, ciekawe, że Morejka się tutaj przeniosła. Czym ci mogę służyć, Laro? Na pewno chciałbym coś sprzedać trochę, bo już mam, kurczę, maksymalnej ilości niektórych rzeczy, chyba właśnie surowców przede wszystkim. A tutaj tego nie potrzebuję. A, tylko że problem polega na tym, że ja też mam 64 tysiące złota, więc nie jestem w stanie niestety nic kupić, chyba że tutaj bym się zdecydował na jad ewentualnie. Miłego korzystania. A też nie mogę za wiele kupić, bo później mi się przepełni. Dobry interes. Dobra, zróbmy właśnie coś takiego. Teraz sprzedajmy. Na razie jest 20 sztuk i to może będzie wszystko, chyba że jeszcze coś mam tutaj przepełnione za bardzo. Nie jest aż tak źle. Tutaj płótno ewentualnie jeszcze możemy sprzedać. Dobry interes. Dobra, na razie niech będzie. Przyjdź, jeśli będziesz potrzebować czegoś jeszcze. Nie sądzę, żebym akurat czegoś potrzebował, bo co miałem kupić od ciebie, to już kupiłem. No ale dobra. Mamy tutaj to ognisko, o którym wam mówiłem.
i skorzystajmy z okazji, żeby wytworzyć sobie nowy strój. Dłuższy czas skupienia, czas zwalnia na dłużej podczas celowania. No dobra, wytwarzamy. Okej, coś takiego. Kaptur urku. Ja chyba też miałem buty urku. Dokładnie. Więc to jest pełen zestaw, jeśli chodzi właśnie o te wyposażenie urku. Możemy sobie teraz właściwie założyć na trochę. Tym bardziej, że i tak muszę się wybrać jeszcze w tym kierunku. Tu, gdzie jest więcej trochę słońca, to mogę wam ten strój w pełnej okazałości zaprezentować. No i tu już będzie niedaleko ten monolit. A poza tym tam widzieliście dokument, bo też było miejsce zablokowane, gdzie musimy wystrzelić ze strzelby. I zaraz to oczywiście zrobimy. Na razie jednak skakujemy i odczytajmy zagadkę. Opisuję coś, co jest blisko. Leżę w ciszy, gdzie kiedyś latały strzały. Strzegę drzwi, które się już nie otwierają. Gdzie to będzie? Jakoś po tej stronie. No dobra, będę musiał poszukać. A na razie jeszcze dostaniemy się tutaj. Oprócz dokumentu jest też trochę złota. No ale zgarnijmy to, co najważniejsze. Czyli właśnie ten dokument. Majaki w gorączce. Dziennik podróży nieznanego odkrywcy. Z biegiem Napo dotarliśmy do Amazonki. Od tygodni nie widać nic, prócz dżungli. Philips dostał gorączki i przez ostatnie parę dni musiałem wlec sukinsyna przez tę przeklętą dżunglę. Co noc nie mogłem przez niego spać. Wrzeszczał, że chodzą po nim węże. Kiedy wyczerpanie już prawie wzięło nad nim górę, dotarliśmy do niewielkiej osady u stóp starożytnej świątyni. Miejscowi nakarmili nas i opiekowali się Philipsem, dopóki gorączka nie ustąpiła. Kiedy zacząłem rozpytywać, dowiedziałem się, że w pobliżu jest druga, bliźniacza świątynia. Jak tylko Philips odzyska siły, zbadamy tę świątynię. Może jednak wyprawa nie pójdzie na marne. No dobrze. Fabuła ukończona, poszukiwania ukrytego miasta. Mamy też nowy punkt umiejętności. A póki co poszukam teraz tej skrytki, która będzie rozwiązaniem zagadki z monolitu. Okej, udało już mi się to odnaleźć. Pokażę wam tylko, że tutaj mamy ten monolit i trzeba wyruszyć rzeczywiście w tę stronę, tak jak mniej więcej obszar jest wskazany na mapie. I tutaj... Czekajcie, czy to było z tej strony akurat? Chyba jeszcze musiałem tutaj przeskoczyć. O właśnie, zdecydowanie tak. Mowa była o tych drzwiach, o tym zablokowanym przejściu i faktycznie jest tutaj coś do wykopania. Mam cię. Proszę bardzo, kolejny sekret monolitu odnaleziony. I tak naprawdę została jeszcze tylko jedna rzecz tutaj w tej lokacji, czyli ta skrzynia konkwistadorów, do której jednak trzeba się dostać od tej strony i myślę, że zostawimy to sobie już na kolejny materiał. Ja może tutaj nawet poza nagraniem jeszcze trochę sobie zapoluję, żeby zdobyć więcej punktów doświadczenia, bo dzięki temu mógłbym jeszcze ostatnie umiejętności sobie odblokować. Zobaczymy. Na razie jednak to będzie wszystko. Dzięki za oglądanie i do usłyszenia kolejnym razem. Cześć!